Hejka, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Kolejny weekly vlog, zaczynający się oczywiście we wtorek. Bo to chyba mój ulubiony dzień na zaczynanie weekly vlogów, a powinien to być chociaż poniedziałek. Ale tak, mam bardzo dobry humor, bo na to się składa kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, wczoraj otwierałam paczkę i robiłam porządki w biblioteczce i ma ona kompletnie inny układ. Po drugie, i przez to w ogóle czuję się, jakbym miała kompletnie nowe książki, bo po prostu nigdzie nie wiem, gdzie co jest. Dobra. Po drugie, moja maleńka Billie Eilish, którą zaczęłam obserwować w 2019 roku, kiedy miałam 10 lat, wczoraj stała się pierwszą na świecie i absolutnie jest to dla mnie nie do uwierzenia. I oczywiście dowiedziałam się z relacji Finesa, bo ja jestem nie na bieżąco z takimi rzeczami, ale tak, Jezus Maria, tak płakałam, jak się o tym dowiedziałam, bo that's my girl, my little girl, my baby girl. I słucham jej, jak to było niemodne jej słuchać, a teraz jest pierwsza na świecie i unreal. Tak. A po trzecie, przed chwilą nagrywałam film na siedząco, tak wygląda zawsze moje stanowisko. Tu był mój telefon na świeczce, tutaj są różne książki. Nagrywałam na tyle książek, ponieważ był to film o błędach czytelniczych, które można popełnić na początku swojej drogi czytelniczej. I jak wiecie lub nie wiecie, ja bardzo dobrze się odnajduję w takich formach siedzących, takich bardziej podcastowych, więc to też mi się mega podobało. I teraz idę edytować film. Też muszę skończyć edytować vloga, bo mam nagranego go i już mam większość zedytowanego, ale wczorajsze zakończenie muszę jeszcze dodać. I będę miała kolejnego vloga. I tak, a w ogóle jutro, bo napisałam... Tak, to jest zabawna historia, bo... Przepraszam, że to jest takie chaotyczne, ale naprawdę mam bardzo dużo emocji. Chodzę jak popierdzielona po tym moim malutkim pokoiku. I tak, napisałam kilka dni temu w nocy do moich koleżanek z podstawówki, czy chcą się spotkać. I chcą się spotkać. Więc... jutro idę się z nimi spotkać i to jest mega dla mnie ekscytujące, bo naprawdę dawno się nie widziałyśmy i wiecie, w całą pierwszą klasę jeszcze trzymałyśmy kontakt, bo to były takie moje dwie przyjaciółki tak naprawdę, jedyne w podstawówce i teraz się będę z nimi widzieć. So excited! Nie mogę się doczekać, widziałam się właśnie z dziewczynami na kawę w restauracji i jestem podekscytowana, bo bardzo wiele się zmieniło, a spotykamy się tak nadrobić, co tam u nas było przez te, kurczę, no półtora roku minimum. Jak tak wierzcie, nie spotkałyśmy się, that's sick. Więc tak, spotykamy się i jestem podekscytowana, bo właśnie przed chwilą dopiłyśmy to na ostatni guzik, umówiłyśmy się na godzinę i tak dalej, więc jestem mega podekscytowana i tak. I teraz muszę ułożyć tu książki, bo no trochę jakby rozłożyłam te książki. Będę szła edytować, czyli powiedzmy popracuję i w sumie to tak, na tyle. Taki jest mój plan na dzisiaj, będę czytała książkę. O, była sobie rzeka. Jezu, ja trzeci film mówię, że czytam tą książkę, ale tylko dlatego, że po prostu ja ją czytam od, nie wiem, czterech dni i po prostu tyle się dzieje i tyle wam nagrywam i tak, od czterech dni jakoś jestem w... No, praktycznie połowie. Strasznie mi się podoba ta książka i chcę ją dokończyć. I mam nadzieję, że podczas tego vloga dokończę ją, bo nie chcę piąty film nagrywać i mówić, że czytam była sobie rzeka, bo wszyscy już mamy tego dosyć, więc tak. Sprzątam, edytuję, a na początku się z wami żegnam. Pa, pa! Moja mroczna przeszłość.
to, ile razy te książki wczoraj na mnie spadły, to jest jakiś hit. Teraz idziemy edytować. Hejka, jeżeli słyszycie wiatr, to naprawdę dzisiaj mocno piździ. I przepraszam was za to, ale witam się z wami, bo teraz będę czytać Była sobie rzeka. Bo dzisiaj dużo porobiłam już rzeczy, już nagrałam film, zedytowałam go i za jakieś 2 godziny niecałe spotkam się z przyjaciółkami, jeszcze będę musiała tam dojść i tak dalej, więc mam mniej czasu na czytanie, jeszcze muszę się ogarnąć ponownie, bo muszę poprawić makijaż i tak dalej. Ale tak, chciałam się z wami przywitać i teraz będę po prostu czytać i spałam też dzisiaj mega krótko, ale żyję i tak, i funkcjonujemy. Do zobaczenia później. No chodź z Gretką. Chodź. Hejka, jeśli słyszycie głośno oddychanie, to Gaja jest i właśnie wróciłyśmy z 3-kilometrowego spaceru, w którym w jedną połowę ja niosłam paczkę, żeby nadać w paczkomacie. Kajra, przywitaj się chociaż. Hejka! A teraz wracałam z dużo cięższą paczką z paczkomatu, która ledwo mi się zmieściła w największą torbę, jaką mam. I strzęsą mi się ręce od wysiłku. Bo naprawdę była ciężka i ja czuję, jak one mi się trzęsą ze zmęczenia. Gaja też jest zmęczona. Jak mi się trzęsie ręka. Ta paczka ogólnie to wygląda tak. Jest o wielkości całego mojego torsu. Jak tak usiądziecie, to dotąd jest, ale ona ma książki i one są tak ciężkie, że to hit. Ale Gaja była na ciekawym spacerze. Właśnie miałam ci coś zobaczyć, bo gdzieś zobaczyłam coś kleszczopodobne na spacerze. Daj mi swoją buźkę. Piękna. Dobra, muszę ją obejrzeć. Ale naprawdę to jest, tego nie widać, ale to jest naprawdę ogromna paczka. I bardzo ciężka. Hejka wszystkim, przepraszam was za to światło, ale jest taka pora, że jest za jasno na włączenie świateł, bo to dziwnie wygląda, a jest za ciemno, żeby to dobrze wyglądało, ale mam nadzieję, że zniesiecie to. I w ogóle, po pierwsze, chciałam się z wami pochwalić książkami, które tu za mną stoją, bo tak, przyszła mi kolejna paczka, właśnie nie ją tak nosiłam, ale dostałam też bardzo dobry komentarz, który mnie tak, wiecie, obudził, oblał na mnie zimną wodę, od osoby, która ogląda mnie podobno od moich mniej więcej początków i kurczę, faktycznie zwróciła uwagę na bardzo interesującą rzecz, że ostatnio te filmy nie wyglądają tak starannie, jak mogłyby i jak wyglądało na początku. Tak, że miałam trochę kryzysy i że nie powiem bardzo dużo, zastanawiałam się nad tym, czy w ogóle ja chcę dalej tutaj być i może dlatego nie dawałam z siebie 1500-1900%, jak dawałam na początku. Ale oczywiście, że chcę tutaj być i bardzo wam dziękuję, że wy ze mną też jesteście. Każdy ma kryzys egzystencjalny i Jezus Maria, co się dzieje z moimi włosami. Więc tak, mówię to, bo chciałam o tym powiedzieć w filmiku, że naprawdę wezmę sobie to do serca. I teraz postaram się was nie zawieść ponownie i będę zdawała z siebie znowu 1500-1900%, więc tak. A widzicie ten film tyle po tym, jak dostałam ten komentarz, ponieważ po prostu mam trochę filmów na zapas. Ja dalej jestem na wakacjach, a wiem, że ten film pojawia się w roku szkolnym, ale po prostu wolę zrobić sobie filmy na zapas, bo sama wiem, jak w szkole średniej jest zapierdziel, brzydko mówiąc. I ja idę do 3 klasy aktualnie, wiem, że nie będzie najłatwiej, a wolę mieć jakby co w kieszeni jakiś film na zapas, żeby nie martwić się o to, że zawiodę w mojej regularności, bo w tym jeszcze nie zawiodłam, okej? Okej, w tym jeszcze nie zawiodłam. A teraz tak, mój book haul 13 książek, bo był promocja.
Ja chciałam powiedzieć, że potwór zakupocholiczka obudził się we mnie dlatego, że nagrywałam film, jakich błędów nie popełniać na początku swojej drogi czytelniczej. Powiedziałam, żeby nie kupować za dużo i przypomniało mi się hasło kupowanie książek. A ja codziennie praktycznie sprawdzam Empika. Empik codziennie praktycznie spędzam. Sprawdzam Empik. Jak zobaczyłam, że w sumie, kurczę, mogę sobie kupić te książki, a nie codziennie na nie patrzeć, to się obudził we mnie potwór i dlatego teraz tyle kupowałam książek. Ale obiecałam już sobie, że do zimy nic nie kupuję. Ale jeszcze nie ma zimy, a to moje ostatnie zamówienie, dlatego chcę wam je pokazać. Już jest otworzone. Przepraszam, że tak hałasuję, ale już jest otworzone. Ale to dlatego, że od razu potem, jak weszłam do domu, zadzwoniłam do Mai i otworzyłam się przy okazji. Więc tak, pokazuję już wam. All the horses. Pokazuję już wam. Tak, to są w większości książki, które od dawna chciałam kupić, ale jakoś tak wychodziło, że akurat ich nie kupowałam. Pierwsze to jest Weronika postanawia umrzeć. Paulo Coelho. Już wiem, z kim ten autor mi się pomylił. Nie powinnam mieć tej dwójki autorów. Tak. Od dawna bardzo chciałam tą książkę przeczytać. Weronika postanawia umrzeć. I to jest fabuła książki, ale więcej wam nie powiem, bo nie pamiętam. I'm sorry, but it's okay, because I'm just a girl, okay? Modlitwę za nieśmiałe korony, że była na promocji. Ostatnio kupiłam pierwszy tom, go jeszcze nie przeczytałam, bo czytam inne książki w tym momencie. Ale ja po prostu czuję, że to mi się spodoba. Ja bardzo czuję. Po pierwsze, ja lubię sci-fi. Z tego co wiem, ja lubię sci-fi. Po drugie, po prostu ten tytuł od razu sprawia, że chcę przeczytać tą książkę. I nawet jak mi się nie spodoba, to ja po prostu wiem, że ja ją przeczytam. Kolejna to jest Steinbeck. Ja wiem, na co ja się piszę. Dziennik z podróży do Rosji. Dziennik z podróży do Rosji. Jakby, ja ciągle mówię o panu Tadeuszu, ale szczerze, to jest lektura, która zapadnie mi w pamięć na wieki. I to brzmiało jak... Kurczę, jak, bo tą książkę znam z opowiedzi Zuzy z Zaksiążkowanych. Ona mówiła, że to jest książka o takich, o ile nie o samej takiej typowej podróży, to o mentalności, o spędzaniu czasu już w tej Rosji i ogólnie strukturach ludności tam z perspektywy podróżnika. Więc tak. Samotność Portugalczyka. Reportaż pani Iza Klementowska napisała. Tu akurat dostałam polecenie z... W sensie dostałam. Tu akurat zobaczyłam, że tą książkę polecał. Jak on się nazywał? Jezu, ja mam tak, że po prostu wyłączę nagrywanie, to mi się przypomina. Ja nawet nie musiałam tego sprawdzać. I znowu zapomniałam. Rozkoszny. Polecał bardzo tą książkę, jak chyba był w Portugalii i czytał tą książkę, więc kupiłam, pomimo tego, że nie ma jakichś zachwycających opinii na Goodreadsie, a ja z reguły tym się typowo kieruję. Jestem na etapie oglądania wszystkich filmów zaksiążkowanych z przeszłości, bo po prostu to jest moje comfort place. Jak oglądam te filmy, to wracam do 11-letniej wersji siebie, a postaka. Tą książkę Zuza bardzo dawno temu czytała i była za 25 zł niecałe. Girl. Or boy. Guys. Jakby nie pamiętam dokładnie fabuły, pomimo tego, że oglądałam wczoraj, jak Zuza o tym mówiła, czy tam przedwczoraj. Ale wiem, że podobało mi się. I chcę przeczytać. Poza tym jest piękna, absolutnie jest piękna, więc... Za 25 zł ja więcej wczoraj wydałam w kawiarni, bo byłam spotkać się z przyjaciółkami z podstawówki i było naprawdę fajnie, więc tak. Gabriel Garcia Marquez. Miłość w czasach zaraz. Klasyka. Chyba klasyka. Raczej tak. Zawsze chciałam przeczytać i zawsze odrzucałam, wyrzucałam z koszyka, więc tym razem nie. Ja mogę jeszcze raz powiedzieć, że absolutnie kocham Podzielonych pana Nila Schustermana, więc czas zapoznać się z większą ilością dzieł pana Nila Schustermana. I teraz przyszedł czas na suszę. Pan Nil Schusterman bardzo ważne tematy porusza w swoich książkach, dlatego od razu wiedziałam, że muszę przeczytać więcej jego książek, jak dowiedziałam się, że każda z książek, którą napisał,
ma naprawdę absorbująco ciekawy temat i bardzo ciekawe w ogóle podłoża dotyka. I tu muszę założyć owolutę, moi najdrożsi. Dobra, nasunę tylko tak. Kozioł ofiarny pani Daphne du Maurier. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. I hope so, ale bez obwoluty jest jeszcze piękniejsza. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ja nie czytałam nigdy książek o obwolucie, bo moim zdaniem obwoluty się niszczą, bo ja bardzo lubię wyciągnąć losową książkę i po prostu ją przejrzeć sobie, więc ja obwoluty chowam, kolekcjonuję, a książki są w oprawie po prostu, a nie o obwolucie. I jest absolutnie przepiękna ta książka. A teraz jestem zakochana w Boasowie Rzeka, więc musiałam coś jeszcze z tej serii kupić. Tak właśnie przegrywasz wojnę czasu. Od dawna chciałam przeczytać. W końcu mam. Piękni, lśniący ludzie. Ostatni patronat literacki, getbooków i tam większej ilości osób. Nie mogę się rozczytać kogo. Dobra, gdyby są tak małe znaki, że mało ilość osób w sensie rozczytać, ale literacy, getbooki, okon w sieci, czy tam codziennie, booksłych. Nika. Nie. Ale tak, jest to premiera tego roku, jak pan Daniel Literacki opowiadał o tej książce i o tej historii, miejscu, wydarzeń oraz o tym, że tak naprawdę ta cała obwoluta historyczna, że tak powiem, jest tylko pretekstem, żeby opowiedzieć tą niezwykle ciekawą historię, której nie pamiętam aktualnie. To stwierdziłam, muszę mieć tą książkę. W ogóle to komicznie brzmi, że bardzo absorbująca historia, której nie pamiętam, ale taka jest po prostu prawda. Ja nie mam pamięci, o czym jest książka, dopóki nie przeczytam tej książki. Przeminęło z wiatrem, tom pierwszy, też klasyka. Niestety nie kupowałam w twardej oprawie, ale styl jest przepiękna. Za to w twardej oprawie kupowałam Wichrowe wzgórza, absolutnie też przepiękna, pani Emily Brontë. Klasyka oczywiście. Jest tu coś, ale zakładka. Przepiękna. No i okładka jest tutaj moim zdaniem osobiście okropna, bo wygląda jak młodzieżówka, ale... Kiedyś słyszałam sporo o tej książce i po prostu... Mam nadzieję, że to nie jest jakiś typowy romans czy młodzieżówka. I to są wszystkie jasne miejsca. I to wszystko. I to wszystko tyle kosztowało mnie wysiłku, żeby to tu przynieść. Ale było warto. Ja chciałam wam zrobić update z życia też, ale w sumie powiedziałam, co wczoraj robiłam. Dzisiaj mam kryzys trochę żołądkowy i jedyne co jem w ciągu dnia to jest chleb. Bo po prostu nic innego mi się nie chce jeść. Ale nie licząc tego, to dzisiaj typowy był odpoczynek. I już się kończy praktycznie ten dzień. Więc tak, pewnie dzisiaj będę już tylko czytać książki. Zapewne Boasowie Rzeka będę czytać dalej. I tak, nie wygląda zbyt korzystnie. Przepraszam was za to, ale w sumie nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. Dobrze, dziękuję bardzo wam za oglądanie tego przydługiego update'u. Buzi. Pa, pa. W takim moim słoneczku było tyle sierści. Przecież tu nie można się dokopać do jej skóry. Ona już chce być spokojna. Takie spokojne. Ona wygląda
Mały lew, co nie? Hej słoneczko moje najpiękniejsze na świecie. Witam się z wami w niedzielę wieczorem. Ja wczoraj wróciłam w nocy, a w zasadzie dzisiaj, bo to była jakoś przed pierwszą, do domu. Wstawałam o 8:50, poszłam spać o 2:00. Dzisiaj miałam też intensywny dzień, a jestem mega zmęczona. Powiem wam, że bo w sobotę pracowałam cały dzień, wstawałam o 4:00, szłam spać o 1:00 w sobotę, a potem cały miałam bardzo intensywny, zarówno emocjonalnie, no fizycznie dużo mniej, ale emocjonalnie byłam wykończona i po prostu czekam na odpoczynek, ale w sobotę też umówiłam się z przyjaciółką i jutro jadę z nią do Zielonej Góry, bo ona musi mi coś tam załatwić i z racji, że ona rano to załatwia, to po prostu będziemy siedzieć sobie w Zielonej Górze i porobimy różne rzeczy, ale w tym zabieganym sobotnim dniu wieczorem udało mi się skończyć Była sobie rzeka. I moi drodzy, to jest tak piękna historia moim zdaniem, że ja naprawdę wam polecam. Krótko o fabule. Cała historia krąży tak naprawdę wokół odkrycia dziewczynki, która nie wyglądała w ogóle na rzeczywistą dziewczynkę i myśleli, że jest martwa, a ona ożyła. I wszyscy zgadują, co to jest za dziecko. Trzy rodziny kłócą się, że to jest ich dziecko. I poznajemy tą historię w ten sposób. Ale ta książka dosłownie płynie. To nie jest szybka książka. To nie jest książka dla osób, które lubią rzeczy akcyjne. Pomimo tego, że ja na przykład na książkach, które jednak mają dużo fabuły, typu, nie wiem, choćby Igrzyska Śmierci, ja się nudzę, to tutaj, pomimo tego, że nie było tej fabuły, ja byłam absolutnie zafascynowana tą historią i nie potrafiłam nie myśleć o tej książce. Uważam, że jest absolutnie przepiękna, napisana z miłością. Uważam, że autorka, pani Diana Sutherfield, pisała tą książkę z ogromną miłością do literatury. Ja czułam miłość do języka w tych zdaniach i nie wiem, czy to jest właśnie zasługa tylko autorki. Oczywiście to na pewno jest ogromna zasługa pani Izabeli Matuszewskiej, która przełożyła to z języka angielskiego, bo naprawdę jest absolutnie moim zdaniem przepięknie napisana. I słyszałam zarzuty, typu zamiast miesiączka był period, określenie, chyba dobrze pamiętam, i że po co używać takich rzeczy, ale to jest wręcz baśniowa książka. I te takie, wiecie, nawet określenia, które w ogóle wyszły z użytku, moim zdaniem dodawały dodatkowego klimatu to Była sobie rzeka, bo choćby ten tytuł, on jest taki baśniowy. Była sobie kiedyś mała dziewczynka, była sobie rzeka. To jest historia o ludziach, a głównie to jest historia właśnie rzeki, ponieważ wszystko, cała historia, bohaterowie są bardzo zmienieni właśnie przez rzekę. I fakt, że jeszcze ta historia dosłownie tak płynie, czasem, nie wiem, jest szybszy nurt, czasami ta rzeka jest całkowicie spokojna, to jest niesamowite. Ja naprawdę byłam zakochana w tej książce i każdemu wam szczerze ją polecam. Ja oceniłam ją na 5 gwiazdek, ale ja też bardzo lubię książki, w których nie dzieje się aż tak dużo, bo było to naprawdę dużo zwrotów akcji, ale to nie była książka, która nie wiadomo jak była intensywna, jeśli chodzi o nagromadzenie na siebie wydarzeń. Ta książka też ma, no, 500 stron prawie, więc biorąc pod uwagę, że to nie jest bardzo akcyjna książka, to może wam się długo czytać, ale dla mnie w tym procesie dużo się stało i ja też przywiązałam się do bohaterów, czego ja nie robię, bo ja mam z tym ogromny problem i ja po prostu byłam zakochana w tej książce i wam bardzo ją polecam, bo naprawdę byłam zakochana. I niestety muszę ją oddać. To nie będzie moja książka, bo ona jest z biblioteki. Gdyby była moja, to oczywiście miałabym tu znaczniki, bo naprawdę ta miłość do tego języka mnie zachwyciła absolutnie. A ta książka wyląduje w bibliotece, a ja zaczęłam dzisiaj czytać inną książkę. Jestem na chyba 40 stronie. Sekretne życie pszczół. Akurat to jest książka mojej przyjaciółki, dlatego ją owinęłam w taką, wiecie, okładkę na podręczniki, żeby po prostu nie zniszczyć jej przypadkiem. Przeczytałam tylko te pierwsze 40 stron i już ta książka tak mnie uderzyła. Wchodzimy tutaj w taką bardzo intensywną emocjonalnie historię. To jest o dziewczynce, która nie ma mamy, która doskonale, nawet niedoskonale wie,
ale uważa siebie za winną tego, że mamy z niej nie ma, że ona odebrała sobie wszystko, co już w życiu ją spotkało dobrego, czyli właśnie tą swoją matkę, i wychowuje się w domu, w którym nie ma kompletnie miłości do niej. Wow, 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 wow. Bardzo mnie uderzył ten początek, te pierwsze 40 stron już dla mnie było tak intensywne emocjonalnie, że aż dziwnie mi mówić, że książka po 40 stronach zrobiła na mnie takie wrażenie, w sensie właśnie ta rzeka też od razu mnie złapała od początku, ale ja nie byłam, wiecie, praktycznie we łzach, bo dobra, nie spuściłam łaski, ale ja wiem, że na przykład teraz byłabym w stanie się popłakać, gdybym, wiecie, nie powstrzymywała się, więc naprawdę wow, wow, wow. Mam nadzieję, że jutro, czekając na Julę, bo musi załatwić te sprawy, to przeczytam jeszcze i na pewno będę jeszcze dzisiaj w nocy czytać i mam nadzieję, że w tym tygodniu ją przeczytam. Muszę przeczytać w tym tygodniu, ale absolutnie niesamowita sprawa. W sumie to nie wiem, co już wam powiedzieć. To jest książka, która będzie przeze mnie teraz czytana. Ale nie samą książką i wodą człowiek żyje. Dziś spędziłam czas z rodziną, ale i tak siedzenie z rodziną było dla mnie zbyt intensywne. Taka byłam zmęczona. Mam nadzieję, że odeśpię i w miarę wcześniej zasnę, bo też o przynajmniej 7 muszę się obudzić, żeby wstać, ogarnąć się i pojechać do Julii. Tak, ale bardzo chciałam wam nagrać update o Była sobie rzeka, bo to naprawdę jest zasługujące na uwagę książka. I tak, teraz ja ogarniam się, już myję się. Miałam przed chwilą maseczkę na buzi, bo moja cera nie jest w najlepszym stanie. Mam nadzieję, że to wszystko, co mam teraz na twarzy, już się goi. Mam też okres, więc czuję się jeszcze gorzej. Ale w sensie emocjonalnie jest wszystko spoko, ale po prostu jestem zmęczona i potrzebuję snu i potrzebuję nic nie robienia. Więc tak, ogarniam się, będę czytać książkę i idę spać. I kocham was i dobranoc i do zobaczenia później i do zobaczenia jutro, bo jutro będzie świetny dzień. Kocham was bardzo mocno. Dziutka, ale dodam trochę cukru. Spokojnie.
Hejka. Witam się z wami w wtorek, godzina 7. Wstawałam o 6:50 i dzisiaj jest kolejny dzień, jak gdzieś jadę z rodzicami. Więc teraz znowu się ogarniam i znowu jadę. Teraz wczoraj do Zielonej Góry, dzisiaj do Poznania. To będzie piękny dzień. Wczorajszy dzień był bardzo, bardzo, bardzo udany. Naprawdę świetnie się bawiłam. Nie mam dużo przebitek z tego dnia, ponieważ ja nie chcę być na kamerach i ja to jak najbardziej szanuję. Więc ten dzień w większości po prostu zostanie w naszych głowach pięknym wspomnieniem, bo naprawdę było świetnie. Świetnie się razem bawiłyśmy. No a ja teraz się żegnuję i umarę. Jestem bardzo zmęczona. Wczoraj był naprawdę intensywny dzień. Wróciłam przed 20 do domu. Tak mnie bolały łydki już odchodzenia cały dzień. Dosłownie cały dzień. W ogóle ciekawostka, myjąc twarz, mamy wyrzut dopamina. Nie takie rzeczy jak zimne prysznice, mycie buzi, morsowanie, kawa. To wszystko daje taki dosyć zdrowy wyrzut dopamina. Wiecie co? Nie będę powtarzać całego skincare z wczoraj, no filmie, bo po prostu będzie dwa razy praktycznie ten sam segment. Więc do zobaczenia, jak będę pewnie już gotowa, albo będę jechać do Poznania. Później. No to zależy właśnie od efektu, który chcesz uzyskać. Nie wiem, bo często na przykład cię dziewa bez wiesz, zapowiedzi przyjeżdża, że o, jesteśmy przy, zaraz za 5 minut będziemy. Hejka, mamy 12 w nocy i ja leżę i zbieram się, żeby nagrać wam haul, co kupiłam, ale to jest tak ciężkie, jak już jestem umyta i leżę tak, jak ciężko jest wstać, jest to niewyobrażalne, ale chcę wam to zrobić, chcę wam to pokazać. Jest noc, więc fakt, że wyglądam źle, jest wybaczalny, ale po moich oczach widać, że jestem bardzo zmęczona, ale zrobię dla was to. Ale to nie będzie try on haul, ale haul zakupowy z dzisiejszego dnia. To jest krzywo. A mnie to triggeruje, że to jest krzywo. Tejka, przepraszam was za ten nieidealny kadr. Przez ostatnią godzinę oglądałam live'a swojego przyjaciela na TikToku, jak robił makaron z serem. Ale chociaż się trochę pobudziłam i przychodzę do was z holem. Tu jest moja torba, akurat ona jest nie wiem czego, ale tu są wszystkie rzeczy. Nie licząc butów, niektóre rzeczy po prostu będę was wstawiać zdjęcie, bo nie mam tego przy sobie. Albo po prostu lepiej widać to na zdjęciu.
co chcę wam pokazać. Jedną rzeczą, którą dzisiaj kupiłam, jest ta piżamka. Ona ma szerokie spodnie, taka ciemna, ładna. W Primarku za 75 zł, ale jeżeli tak samo jak ja zapomnieliście lub nie wiecie o tym, że w Primarku jest zawyżona rozmiarówka, nie kupujcie większych rzeczy, jeżeli chcecie, żeby były luźne, bo będą workowate. Ja tak zrobiłam, nie jestem z tego dumna. W sensie, dobra, to góra jest super, ale spodnie to jest tragedia. Tak samo, taką samą tragedię popełniłam z tą piżamką, która jest absolutnie przepiękna, która jest w takie paseczki i chciałam wziąć taką w niebieskie paseczki, ale zbyt kojarzyło mi się z Auschwitz. Ja was przepraszam, ale po prostu była piękna, ale zbyt mi się kojarzyła, więc wziąłam tu. Ta też się wydaje być przepiękna. I długie spodnie, taka sama bluzka, tylko że inny materiał i też będzie świetna. Potrzebowałam piżam, też 75 zł. Taka torba, nawet nie patrzyłam na cenę, nie wiem, 4 euro, nie wiem, pewnie 12 zł. Ona mi daje taki literatury japońskiej, azjatyckiej vibe, że that's amazing. I w ogóle tu są jakieś znaczki, ale nie znam się na językach azjatyckich, więc wam nie powiem, który język jest tutaj użyty. Ale jest ta bluzka absolutnie przepiękna. Tu jest jakaś postać i data życia tej postaci, więc muszę sprawdzić to. Ale jest mega interesująca i po prostu tak złapała moje oko i nie puściła. Też nie mieliśmy w czym nosić zakupy. A ja zobaczyłam to z Lilo i Stitch. To jest bajka mojego dzieciństwa i ja to kocham najmocniej na świecie. I jeszcze tu jest napis "Thanks for being weird with me". To jest najsłodsze, co możecie zobaczyć. Jezus Maria, to jest tak cudowne, tak kocham Lilo i Stitcha, że to jest niesamowite. I ten napis "Thanks for being weird with me". That's so fucking amazing. Wow, 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 wow. Ale to jest super. Ale naprawdę, tak mi się to podoba. Ja się wychowałam na Lilo i Stitchu, to była jedna z moich ulubionych bajek i tak mi się to kojarzyło ze mną i z moim bratem. Normalnie najwyższe z możliwych poczucia komfortu. To było w Only chyba. Only, tak. I to jest taki zestaw. To jest zielony. O, dobra, widać na kamerze. W sensie, kurczę, w rzeczywistości to jest ładniejsze niż na kamerze, ale są takie duże spodnie, szerokie dosyć, nie? I jest do tego koszula. W rzeczywistości, w sensie pamiętajcie, że jest noc, co nie? I telefon stara się to rozjaśnić jak najbardziej to jest możliwe, ale no po prostu ten, to nie jest to najpiękniejszy komplet tego typu, jaki widziałam, ale bardzo potrzebowałam takiego kompletu, a ja kocham kolor zielony, więc ten komplet będzie super i tak, więc kupiłam go. Akurat byliśmy w Faktory Poznań, więc to jest outlet, jeśli chodzi akurat o to, bo zaraz przyjdziemy do rzeczy outletowych bardziej, ale to na razie kupiliśmy w Poznaniu. Te rzeczy z Primarka, to nie był Primark, to był Primark, nie pamiętam, to był Primark. Tamta torba kosztowała, przepraszam, ta torba kosztowała, nie zapominam mówić takie rzeczy, kosztowała 22 zł, jest przesłodka. Koszula kosztuje tutaj 130 zł, 33 zł i 133 zł, czyli 166 zł kosztuje ten komplet w outlecie. W Primarku kupiłam jeszcze parasolkę za 28 zł, ale potrzebowałam do szkoły, żeby mieć do plecaka lub żeby trzymać w szafce. Proste, jak budowa cepa. O! To kupiłam też w Poznaniu, w Top Secret. To jest taki piękny, delikatny, z świetnego materiału sweterek. I on nie jest luźny jakiś, ale on fajnie będzie mnie, wiecie, tak opinał, ale na jakiejś bluzce na przykład. To będzie zarąbiście wyglądało, jak ja sobie zarzucę, tak wiecie, na jedno ramię. I tu będzie mi wystawała w serek. W sensie będę miała tu dekolt serek ze swetra i spod spodu będzie wystawała bluzka. To będzie pięknie wyglądało, on nie jest też za długi. Jest tak przyjemny, naprawdę to jest tak fajny materiał, że musiałam go kupić, a była też promocja 30% na wszystko, jak się weźmie trzy rzeczy, moja mama potrzebowała coś wziąć, więc
on 90 zł kosztował bez promocji, ale 30% to powiedzmy, że kosztował 60 ileś tam złotych. Tutaj też w outlecie kupiliśmy, nie wiem, w jakimś dziwnym sklepie, Mountain Warehouse za 80 zł. Kupiłam sobie Polar i on jest świetny, jego materiał jest świetny i on jest tak piękny, on jest oczywiście zielony, bo ja kocham kolory zielone, ja kocham beże, czerń, brązę, kolor zielony i czerwony i taka jest cała moja szafa i absolutnie jest przepiękny i jest tak wygodny i się pięknie układa i naprawdę będę go nosiła na co dzień, więc win-win. Poza tym dosłownie całą rodzinę obkupiliśmy w tych Polarach. Dosłownie mój brat, mój tata kupił dla siebie i dla mojego brata. A to ja w ogóle wyczaiłam te Polary, że są takie świetne. Je sobie wzięłam, ale jak byłam przymierzalni i przymierzałam, to moja mama poszła też po taki sam dokładnie dla siebie. Bo taki się spodobał, więc absolutnie jest zarąbisty. Dobrze, tu będzie sukienka z H&M-u. I do tego mam biżuterię też, ale to też z H&M. Nie czekajcie, sukienka jest reserved, a biżuteria jest H&M, ale to na spokojnie, bo tak, ja kocham kolor czerwony i chcę być na czerwono w swoje urodziny, które będą w wrześniu, 18 września, ale 20 wyprawiam i kupiłam taką sukienkę, która działaj. Tu ma takie rękawki, to jest dekolt, tutaj wiecie, na klatkę piersiową jest, a potem jest długa. Jest absolutnie przesłodka i bardzo mi się podoba, a w dodatku nie będę oczywiście ubierała tylko na takie okazje, typu urodziny, czy nie wiem, święta Bożego Narodzenia, ale do czarnego swetra, przecież to jak będzie wystawała taka spódnica do ziemi, przecież to będzie świetnie wyglądało. Hello! Hello, hello, hello! Czy tylko ja widzę tą wizję? I pomimo tego, że ta czerwień to nie jest mój ulubiony odcień czerwieni, zdecydowanie to nie jest, to jest przepiękne i naprawdę jestem kupiona tym, jak wygląda. I do tego kupiłam w H&M-ie sobie taki... Znaczy, no dobra, jestem nastolatką i moi rodzice zapłacili za te rzeczy, ale też jakby moi rodzice... Mamy taką sytuację finansową, że oni bardzo chcieli mnie zabrać na zakupy, bo ja nienawidzę jeździć po sklepach. Uwierzcie mi, że ja nienawidzę jeździć po sklepach. Jakbym mogła, to bym po prostu nie kupowała sobie ubrań, bo po prostu męczy mnie to strasznie. I ostatni raz byliśmy 2 lata temu razem na zakupach, dosłownie w Poznaniu i w Day Factory. I teraz po 2 latach pojechaliśmy znowu, więc jakby tu nie chodzi o to, że... Ja jestem zakupocholiczką, dlatego tyle kupiłam, tylko nie znoszę jeździć na zakupy. Jak raz się obkupię, to rodzice mają ze mną spokój na dłuższy czas, bo ja po prostu nienawidzę zakup. A potrzebuję ubrań? Tak. Do tego jakby to jest taki pomarańczowo-brązowo-czerwony wisiorek. Jakby ja wiem, że to nie wiem, jest jakiś plastik pozłacany, ale to będzie pięknie wyglądało z... tą sukienką, bo to tutaj jeszcze takie wizje z dziewczyncą dziewczęcości. Więc tak wyglądają moje zakupy z tych sieciówek, bo tutaj już więcej z sieciówek takich typowo raczej nie będzie. I mam jeszcze dres z New Balance'a cały. O dziwo, bo też w outlecie kupowaliśmy. O dziwo, spodnie były tańsze od bluzy. To są takie proste spodnie. New Balance? New Balance, tak. Proste spodnie. Na dole mają taki luźniejszy ściągacz, ale naprawdę bardzo fajne są. Są brązowe i bardzo dobrze wyglądają i to one kosztowały 200 zł, a bluza, na którą moja mama mnie namówiła, bo ja nie chciałam brać bluzy, bo nie potrzebowałam bluzy, ale moja mama powiedziała, że jak mam kupować spodnie, to żebym kupiła sobie cały dres, bo bluza i tak mi się przyda. A też pięknie absolutnie leżała, więc też brązową do tego bluzę sobie wzięłam. I jeśli chodzi o sukienkę, bo nie powiedziałam ceny, to ona, ją wiem, że kupiłam za 100 zł ze 180 przecenioną, a biżuterię kupiłam za 20 zł. I teraz już na pewno wszystko powiedziałam. Znaczy, no nie jestem pewna, ale mam szczerą nadzieję, że wszystko powiedziałam. I teraz przechodzimy do butów. Kupiłam nie jedną, nie dwie, ale 3 pary butów. I ja przez
kilka lat męczyłam dwie pary butów, które były moimi ukochanymi butami. Tylko że jedne były tak zjechane, że jak kupiłam pierwszą parę butów w galerii, to od razu zmieniłam, bo po prostu strasznie wyglądały tamte buty. A moje białe Adidasy, które męczę od też dwóch lat przynajmniej, po prostu kocham je, są w idealnym stanie do teraz. Ale moi rodzice też stwierdzili, że potrzebuję oczywiście nowych butów. A ja sama nie powiem, cieszę się, że mam nowe buty teraz, więc na początku zacznę od tych, które kupiliśmy jako pierwsze w galerii. Zastanawialiśmy się pomiędzy dwoma parami. Obie były wysokie, jedne były błyszczące i ogólnie moim zdaniem były ładniejsze, ale były zbyt luźne na mnie, a nie było idealnego rozmiaru. Poza tym byłam przygotowana na kupno też jeszcze innych par butów, więc w końcu trafiłam na te i tak uważam, że są piękne. Pierwsze założenie tych butów i chodzenie w nich, kiedy wiedziałam, że moja stopa jest zmęczona, było tragiczne. I strasznie mnie bolą dzisiaj stopy, ale te buty są ogólnie... Sprawdzaliśmy wszystko, miękkoś podeszwy i tak dalej. Naprawdę ja wiem, że te buty będą dla mnie idealne i będę w nie kochać tak, i będę je kochać tak samo jak wszystkie pary, które miałam do tego momentu, bo ja bardzo szanuję buty i bardzo je kocham i bardzo się do nich przywiązuję. Więc to jest para, którą kupiliśmy jako pierwszą. Potem zauważyłam inną parę, wysłałam Mai i ona mi napisała, że zostałam stworzona, by nosić czerwień. Więc kupiłam w podobnym stylu czerwone buty i te kupiłam, bo tamtych nie pamiętam, gdzie kupiłam, przyznam się wam, ale te kupiłam w Venezie, o ile dobrze czytam. I te kosztowały no niecałe 300 zł, oczywiście skórka i tak dalej. I te buty absolutnie są przepiękne i są leciutkie, leciutkie. A ja kocham czerwień i naprawdę jakbym mogła nosić kilka kolorów, to na pewno byłaby w nich czerwień. Nawet jakbym mogła nosić trzy kolory do końca życia, to byłaby to czarny, zielony i czerwień. Tak myślę. Kurczę, jeszcze biały chciałabym bardzo móc nosić. No i oczywiście brąz i beż, ale te kolejne dwa to są takie, wiecie, już kolejne, ale no. Te buty są absolutnie przepiękne, leciutkie, świetnie wykonane i po prostu jestem w nich zakochana, więc to były moje buty, które wzięłam. W sensie ich nie wzięłam na początku, ale wróciłam się do tego sklepu na samym końcu do bycia w faktory, wróciłam się, żeby je kupić, bo absolutnie myślałam o nich cały czas i są przepiękne, nie możecie powiedzieć, że nie są, bo są. No i są oczywiście bardzo, bardzo, bardzo wygodne. I buty, których kompletnie się nie spodziewałam, że dzisiaj kupię, bo weszliśmy tam randomowo, że sobie pooglądała po prostu. Ale ja za każdym razem, jak myślimy o butach, to myślałam zawsze też o konwersach. I dzisiaj był ten dzień, gdzie kupiłam swoje wymarzone konwersy. Nie były to ani czerwone, ani czarne konwersy, ale brązowe. I czy to nie są piękne buty? Absolutnie mieliśmy też świetną panią, która mi doradzała, przynosiła mi wszystko i idealnie... W sensie w każdym tam sklepie były świetne panie, ale w tym normalnie... Nawet jedna z właśnie z pań miała dokładnie ten model i ja wiem, że po prostu jak ma się konwersy, to przepada się w nich, bo po prostu człowiek się uzależnia od tego buta i jestem na to przygotowana. Na jesień myślę, że idealne są konwersy i zawsze moim marzeniem było mieć brązowe konwersy w jesień. Więc dzisiaj spełniliśmy to marzenie, ja też nie myśląc w ogóle o tym marzeniu, po prostu wybrałam te buty, bo najbardziej mi się podobały. Brakowało mi czerwonych elementów. Na początku wzięłam inne buty z konwersów, ale koniec końców trafiło na te. No i są absolutnie przepiękne. No i nie mam też tu, ale teraz mi się przypomniało. Nie jestem pewna, czy to jest dokładny płaszcz, ale kupiliśmy taki płaszcz. Bardzo długi, bardzo duży. Kupiliśmy oversize'owy, zdecydowanie większy rozmiarowo z moją mamą, ale stwierdziliśmy, że... Bo będziemy się pewnie dzielić tym płaszczem, że lepiej, żeby mieć za duże, żeby tam wszystko się pod spodem zmieściło, wszystkie swetry, nie wiadomo jakie, wszystkie bluzy, nie wiadomo jakie wielkościowo i będzie piękny. Więc tak. No i spierdol. To jeszcze wkładki, bo to są takie wkładki, które sprawiają, że jeżeli but stanie się na ciebie zbyt luźny, to możesz zawsze włożyć sobie tą wkładkę i ten but znowu będzie bardziej dopasowany do twojej stopy. Jeżeli któryś z moich skórzanych butów, które dzisiaj kupiłam, po prostu rozejdą się bardziej, to włożę te wkładki i będzie super. I tak wyglądają moje zakupy. Konwersy zapłaciłam, kurczę, znaczy, no znowu wracam do tego, że to nie ja płaciłam. Z 570 zł na 300
80, 380 zetek konwersiki. No a wkładki to nie wiem, 18 zł. Mam nadzieję, że naprawdę wszystko wam powiedziałam cenami. I ja już naprawdę chcę pójść do łóżka, chcę poczytać książkę i zasnąć podczas czytania. Bo dużo tego było dzisiaj i wiecie, ja miałam takie naprawdę kilka bardzo, bardzo intensywnych dni pod rząd. Dzisiaj w ogóle był absolutnie super dzień, ale jestem tak zmęczona, że nawet nie mam siły wam opowiadać o tym, bo na przykład nie wiem, zgubiłam butelkę Duffy, jakby to jest butelka Duffy, więc nie ma tragedii, ale stwierdziłam, jeśli można odzyskać, odzyskam. Szukałam. Byłam w Onni na początku, bo tam pamiętałam, że ostatni raz piłam z niej i poszłam tam, potem poszłam do Hilfigera, ale tam po prostu się szybko rozejrzałam i wyszłam i poszłam do trzeciego sklepu, gdzie rozejrzałam się, nie było, ale podeszłam do kasy i się zapytałam, czy pani coś znalazła może, bo zgubiłam jedną rzecz od momentu, kiedy tam byłam. I tam pani powiedziała, że właśnie znalazła, znaczy widziała sprzątaczkę, która znalazła bidon na pufach, na kanapach i zaniosła do ochrony, zaprowadziła mnie ta pani do ochrony, więc znalazłam. Byliśmy też na pysznym jedzonku. Jadłam dorsza, takiego delikatnego warzywka, ryż. Byliśmy w Sfinksie, to było tam. I potem zjadłam jeszcze lepszy deser. I to była panna cotta z pistacjami i piurę gruszkowym. Naprawdę dawno tak dobrego deseru nie jadłam. Na początku byliśmy w Factory, a potem pojechaliśmy do Poznania. I tak wyglądał nasz dzień. Było też wstawanie o 6.50, żeby się wyrobić. I tak, ten dzień był zdecydowanie długi i ja już chciałabym pójść spać, ale chciałam z wami porozmawiać i wam to wszystko pokazać. Ale jak już mam to z głowy, chociaż uwielbiam z wami rozmawiać, to ja naprawdę kładę się do łóżka i idę spać, bo jestem zmęczona. I to po mnie widać. I dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnym update'cie. O właśnie, jeszcze chciałabym jutro pójść do biblioteki i zwrócić książki. I to jest cały plan mój na jutro, bo jutro odpoczywam. Dobranoc. Bardzo randomowo się do was odzywam. Jest czwartek, wczoraj się do was nie odzywałam, bo się czułam gównianie. Dzisiaj miałam też się do was nie odzywać, bo czułam się średnio. Ale trochę się już pobudziłam, jest godzina 12, wstałam o 8-9, coś pomiędzy. I sprzątnęłam trochę, jakby jeszcze nie odkurzyłam ani nic, ale naprawdę miałam ciągle, miałam dalej pudełka po książkach porozrzucane, znaczy tam stały pudełka po książkach. To były dalej mój haul zakupowy, wszystko co kupiłam. Na szafkach leżały różne ubrania i biżuteria była nie poukładana choćby w najmniejszym stopniu. W szufladach też tutaj ułożyłam kilka rzeczy, więc tak, zrobiłam to. Wyniosłam też wszystkie śmieci z góry i tak dalej, więc muszę tak naprawdę tylko odkurzyć. Umyć półki w łazience, odkurzyć całą górę, no i powycierać kurze tam, gdzie muszę, ale to jeszcze przed odkurzaniem. Ale nie wiem, czy to będę dzisiaj robić, szczerze. Bo dzisiaj to trochę będzie zbędne, bo zaraz się i tak nakurzę, a za niedługo, chociaż w sumie mogę to dzisiaj zrobić. Zobaczymy. Tak, ogarniam dzisiaj rzeczy, żeby nie przejmować się już większością nich, jak pójdę do szkoły. Chociaż obstawiam, że pierwsze tygodnie będą luźne, ale still. Luffy, łapka. Luffy. Ty wiesz, że muszę do ciebie przyjść, żeby cię uwolnić. Daj łapkę. O. Ale jest tu pięknie. Co, odnajdujesz się w tych terenach?
Oj. Chodź, Lufin, idziemy tam do lasku. Chodź. Słońce. Wyglądasz jak foczka. Chodź. Chodź, Luffy, proszę. Hejka, witam się z wami w bardzo dziwnym momencie. Po pierwsze, mam paznokcie nowe. Nowe podczas tego filmu, drugie podczas tego filmu. Po drugie, kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jest to, że ten film jest strasznie chaotyczny, bardzo dużo się działo. Ja potrzebowałam trochę przerwy też od nagrywania, więc nie wiem, chyba łącznie tu są z 2 lub 3 tygodnie pomieszane ze sobą, co zdecydowanie jest zbyt dużą ilością. Po trzecie, ten film z racji na wszystkie chole jest strasznie długi. Ja nawet nie wiem, czy nie podzielę go na 2 filmy. Ja w aktualnym momencie nie wiem tego. Po czwarte, dzisiaj edytowałam połowę filmu i zostawiłam sobie drugą połowę, bo aktualnie, no byłam bardzo zmęczona, ale aktualnie mogłabym do tego wrócić i to skończyć. I nie w 1,5 godziny myślę, że bym to ogarnęła. Tylko, że ja lepiej funkcjonuję, jak mam taką zaczepkę, że muszę coś zrobić i wtedy łatwiej mi jest dostosować dzień i dużo łatwiej mi się planuje, jeżeli mam ten punkt zaczepienia, co muszę zrobić w ciągu danego dnia, jutro mam niedzielę, więc potrzebuję takiego haczyka, żeby sobie zorganizować dzień, dlatego zostawiłam pracę sobie i nawet nie wiem po które. Nie skończyłam niestety Sekretne życie pszczół, ponieważ nie byłam po prostu w stanie. Tyle się w ostatnich dniach działo, że kompletnie nie miałam czasu tego zrobić. Niestety musi ta książka poczekać do następnego filmu. Ja teraz chciałam wam się trochę wytłumaczyć. Ten film był strasznie chaotyczny i bardzo was za to przepraszam, ale myślę, że on ma trochę swój urok. Przez to. To jest taki ostatni vlog wakacyjny, naprawdę dużo się działo, dużo wam też nie mogłam pokazać, bo po prostu mam znajomych, których nie chcę pokazywać tutaj. Wczoraj w nocy siedzieliśmy, przygotowaliśmy imprezę, jedzenie, ja myłam przez 2 godziny ziemniaki młode gąbką. Naprawdę, ja w ogóle byłam zaproszona na tę imprezę, ja powinnam być teraz na imprezie, ale chciałam być po prostu już w domu, bo bardzo dużo się działo. Ja też nie chciałam się wpraszać na ostatnią chwilę, ale totalnie to jakby luz. Cieszę się, że jestem aktualnie w moim domu i naprawdę wiele się działo i ja trochę tego już nie ogarniam życia, dlatego chciałam też skończyć tego vlogu. On jest też super, hiper długi i naprawdę zastanawiam się, nie podzielić go na 2 filmy. Ale też nie może być tyle filmów do przodu, więc ja muszę się zastanowić, co zrobię z aktualnym faktem. I teraz będę czytać sobie Sekretne życie pszczół, ale pewnie zasnę po 2 stronach, bo naprawdę jestem zmęczona też po dzisiejszym dniu i jutro wstaję, edytuję, czytam książkę, mam nadzieję, że ją skończę. Pojutrze jest rozpoczęcie roku. Niestety i tak. I tylko to chciałam powiedzieć, bo też nie chcę przedłużać, bo to znowu będzie za dużo. I to dalej jest za długi film, więc nie ma sensu przedłużać. I bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w czwartek w następnym filmie i bardzo, 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 bardzo was kocham. Buzi. Love you.